Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 100 Dzieci Challenge. Co tutaj się pozmieniało? Dodałam, słuchajcie, łazienkę. Tutaj w piwnicy mamy łazieneczkę. O, właśnie musimy zrobić automatyczne przełączanie. I jak widzicie, nie mamy w ogóle kasy. Także, no, jest ciekawie. Dobrze, my akurat poszliśmy wszyscy spać. Czemu wy nie śpicie? Gdzie ty w ogóle biegniesz? Do spania mi tu. Raz do spania. No i myślę, że dzisiaj właśnie urodzimy kolejne dziecko. I dzisiaj, jeżeli urodzimy, to chcę zajść w ostatnią ciążę. W sensie w ostatnią, no w ostatnią tutaj w tym domku. No i dzisiaj zajmiemy się dalej umiejętnościami dzieci. Okej. No bardzo mi przykro, niestety taka sytuacja się wydarzyła. Czekaj, czekaj. Wiesz co, chodź tutaj spać sama już. Dzisiaj co, korzystanie z nocnika musimy zrobić. Dobra, jakoś sobie, słuchajcie, damy radę. Idź spać. Pierwsza w nocy jest. I dzisiaj pewnie będzie winogrono do zebrania. Także jestem ciekawa, jak tutaj to będzie wyglądało. Ile nam kaski uda się zdobyć. A czekajcie, te pieniądze to będziemy mogli tu mu zapłacić? Czy jak to ma wyglądać? Co to jest? Wiesz, okej. Dobra. Toaleta. Już się tą zajmuję. Skorzystaj. I weź resztki. Proszę bardzo, my dzisiaj mamy wtorek. Czy ty lekcję odrobiłaś? Bo nie pamiętam. Odrobiłaś. No to świetnie. W takim razie. No, jeszcze śpisz, to sobie śpi. Dzieciaczki moje kochane, pęcherz, a ty też pęcherz, dobra. Ty masz słabo z energią, ale ty już możesz sobie wstać i idź skorzystaj z nocnika. A mama jak się ogarnie, by mogła zadzwonić po nianie. O, i zobaczcie to. Dobra, to czekajcie, zróbmy sobie od razu to nianie. Czy ja się nauczę, gdzie to jest? Tu. Dobra, wynajmniej usługi, niania. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czekajcie, jeszcze tylko chciałam, aby... może się uda dzisiaj piątkę zdobyć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, ty szkołę zaczynasz. Czekajcie, ty wstałaś. Dobra, to wiesz co? Chodź sobie na dół. Skorzystaj tu z toalety. I też byś mogła wziąć resztki. Więc proszę bardzo, weź resztki. Ty jeszcze śpisz i widzę, że skorzystałaś z pieluszki. No ale już trudno. Wykąpiamy cię. Dobra, pokaż mi tutaj. Dobra, ty już tu ogarniasz. No, no. Nam też ciebie miło widzieć. Dzisiaj będą hajsy dla ciebie, więc spokojnie. Tylko nie wiem, jak ja mam ci zapłacić za to. A jak pokażesz rachunki? Okej. Dobrze. Ty sobie zjadłaś. Kończysz w zasadzie. No i sprzedaj wszystko. Także pamiętajcie, mamy 0. Zobaczymy, ile będziemy mieli. Czy coś do podlania? To pewnie będzie w kolejnym odcinku nam wyrośnie, więc pewnie dopiero w kolejnym odcinku zobaczymy, ile to całe pole winogron nas wyjdzie. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. No ale zobaczymy, ile chociaż z tego kawałeczka nam się uda uzbierać. Dobra, ty jesteś głodny. W porządku, już. Ci tutaj wyciągam jedzonko. Poczekaj, co my tu mamy? Zostały dwie porcje, dobrze, także zjedz sobie to.
A ty, moja droga. Dobra, też będziesz to jadła, więc spoczko. Proszę bardzo, się najeść. I co my ci dzisiaj będziemy wbijać? Poruszanie się, okej. Może dzisiaj się uda, żeby był już normalnym szkolnym dzieciakiem. Zobaczymy. No, ty sobie śpij i się wyśpij. No i mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się urodzić, ale zobaczymy. No myślę, że uda się, bo jest dopiero 8 rano. No a trzeci trymestr mamy za 2 godziny. Zaraz będą, wiecie, nie wiadomo kiedy poród, więc no, chociaż nie wiem. No a zobaczymy. Ale tak jak mówię, to dziecko jak się urodzi, to jeszcze zejdziemy sobie w jedną ciążę i na razie zahamujemy. Tak, żebyśmy mieli 5 dzieciaków w domu, bo więcej nie chcę, bo wiem, że na pewno będzie bardzo ścinało to Simsy. Okej. Czekajcie. Aha, bo ty do szkoły idziesz, tak? Dobrze. Idź do szkoły i już ci tutaj dam, żebyś się pilnie uczyła, chociaż ty towarzystwo masz kiepsko, moja droga. Ajajaj. No dobra, ale towarzystwo sobie potem w domu jakoś ogarniemy. Także ucz się pilnie. Dobrze, ona poszła. Tobie jak tu idzie? Zobaczcie, mamy 3120. No ładnie, powiem wam. Ładnie, ładnie. Kochana, ty tak naprawdę, czekaj, co ty od niego chcesz? Nie, słuchaj, zostaw go. Pokaż, czy ty się w ogóle najadłeś. Najadłeś się, no to ekstra. W takim bądź razie ja ciebie tutaj zaproszę do tableta. Czekaj, tablet. Tablet ona ma. I tu będziesz uczyć się poruszania. Graj w grę. A ty, skoro już tu masz wszystko ogarnięte, to proszę bardzo, idź malować mi obrazy. Bo ty masz który poziom? Ty masz poziom w malowaniu 8. No, także jeszcze 2 poziomy i będzie ekstra. Aha, on tutaj coś zrobił. Warzywne chili, okej. To schowamy sobie to do lodówki. Pokaż ty mi się tutaj. No, jest 9, ty jeszcze śpisz. No, ale dobra, niech sobie śpi. Chociaż w sumie, jakby ją obudzić, ale. Bo ono tutaj ma w ogóle coś wbite. No, poruszanie się, nocniczek też. No, ale najbardziej mi zależy dzisiaj na tym, bo może uda nam się go postarzyć. No, nie ukrywam, byłoby naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, to co, ja sobie przyspieszę trochę czas. Niech on sobie poleci. No i zobaczymy, zaraz będziemy ją budzić. Ale musimy jej coś wyciągnąć do jedzenia. Dobrze, niech ona sobie zje to. Także dobra, wstawaj już. Weź sobie porcję. No. I zaraz posadzimy cię chyba jeszcze na nocniczek, póki jest niania. Dobra. A czekaj, a w telefonie, czy ty mu możesz jakoś zapłacić? Zaraz to zobaczymy. Znajdź pracę. O, możemy zmienić kolor telefonu. Dobra. Zróbmy sobie taki. Okej. Dobrze. Ładny obraz. By można było też ozdobić jakoś dom, ale. Dobra. Sprzedaj to w takim razie. Dobra, pewność siebie może być. Nowy poziom. Ekstra, drugi poziom mamy. Bardzo ładnie. Pokaż mi w ogóle, jakie ty masz tu poziomy umiejętności, bo tak jak pamiętacie, ja bym chciała wbić jej wszystkie. Także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Najbardziej bym się chciała skupić na razie na malowaniu i na ogrodnictwie. Też tutaj bym chciała zacząć to robić, ale nie możemy jeszcze ewoluować nic. Chyba, że już coś.
Nie, no nie widzę. Czekajcie, czy da się to podlać? Nie, no ale chciałabym to podlać, bo to wygląda jakby było suche. Dobra, nieważne. Ty sobie jesz? Tak, jesz ładnie, bardzo dobrze. Pokaż ty mi tutaj. No, 34%. A czekaj, jakbyś sobie tutaj to porobił? Czy poszłoby to ci szybciej? Chodź, zobaczymy. Bo jestem aż ciekawa, czy to idzie szybciej, czy na tablecie. Czy w ogóle idzie to równo. Nigdy się nie zagłębiałam w to. No, pokaż. Nie wiem, zobaczymy za jakiś czas. Okej, okay. Ty robisz jeszcze tutaj coś, dobrze. To po tym obrazie będziesz mogła. Co ty byś mogła w sumie porobić? O, już poród nie wiadomo kiedy jest. Myślę, że też po nagraniu troszkę ten dom sobie jakoś tutaj ogarniemy, skoro mamy funduszy tyle. No ale zobaczymy jeszcze, jak to w ogóle będzie. Ona potrzebuje zabawy, to chodź sobie pogadasz z dzieckiem. Poznaj. Popraw humor, żeby im towarzystwo się wbiło. Opowiedz historię może. Wtul się i wiesz co, byś mogła ją przebrać. Aha. Dobra, pokaż mi. No, już mam 44. Wydaje mi się, że to chyba szybciej idzie, no ale zobaczymy. Na razie mamy 12. No kurczę, nie wiem, czy uda nam się to wbić. Chociaż do 18 jakby posiedział, tylko też mu tutaj potrzeby spadają. No on już jest smutny, widzicie, ale buduj wieżę dalej. Chyba, że chcesz pobudować z żubrem. Pomóc zwierzom. Nie wiem, czy mu szybciej to by się wbijało. Zaraz zobaczymy. Chciałabym, żebyś ją właśnie zmieniła jej strój na codzienny. Czy ją trzeba by było wykąpać? No jej najbardziej zabawa spada. Dobra, to chodźcie może tutaj się pobawić jeszcze lalkami z Kingą. Pokaż mi, czy idzie ci to szybciej teraz? O, już mam 50. Nie wiem, czy idzie mu szybciej, możliwe. Ona pewnie jest tam dzisiaj wykończona w tej szkole. Podejrzewam, że przyjdzie bardzo spięta. Ale jakoś musimy sobie dać radę. Dobra, bawicie się czy nie? O Jezu, ty z tym brzuszkiem. Śmiesznie ten brzuch wygląda w tym ubranku. Okej. Okay. Nie, płacz. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę. Chciałabym, żebyś już był dużym chłopczykiem. Zaraz wróci ze szkoły w ogóle nasza panna. Wiesz co? Chodź jeszcze może tutaj pomóc z nocnikiem i idź jej pomóż. Co też by było spoko. Bo tutaj widzę, że jej pęcherz spada. Wykąpać też by było ją można. I jak tam? O, jemu uwaga bardzo zleciała. Nieładnie. Chociaż czemu ta uwaga leci, jak on z nim tak siedzi i wiecie, pomaga mu? No nie wiem, dla mnie to jest trochę dziwne, no ale okej. Dobra. A ty masz nadal ciężko z zabawą. Tobie trochę to towarzystwo weszło. Ty chyba ci się nie urodzisz, co?
No jesteś bez pracy, no ale co ci poradzę? O, super. Wiesz co, chodź sama tutaj się trochę ogarnij. Skorzystaj i jesteś głodna znowu. Także czekaj, to może sobie schowamy i weź resztki. Weź sobie resztki. I tak myślę, że może po odcinku. Chociaż w sumie na razie bym chciała tą piwnicę, tak wiecie, całą w ściany porobić, a potem jakieś pomieszczenia rozdzielać. Bo chciałabym porobić pokoje, bo jakbyśmy go postarzyli, no to on też nie ma pokoju. No ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie i jak mi tutaj w ogóle starczy kasy, nie? Gadacie sobie razem? Gawusz. Rozmawiaj o ulubionym kolorze i obejmij. Mamy piątkę. Bardzo fajnie. Także jeszcze troszkę musimy popracować nad szóstką. Spadła ci zabawa. Wiesz co? Poczekaj. Chodź tu na dół. Troszkę cię ogarniemy, więc idź sobie skorzystaj. Z toalety i zabawa ci spadła, tak? Oj, zabawa, zabawa. To wiesz co? Chodź się baw lalkami i potem pójdziesz odrobić lekcję. Ty tutaj siedzisz i wiesz co? Tak sobie myślę, że może już byś zaczęła. O, pisz dowcipy. Niech będzie, bo wiecie co? Też bym chciała zacząć pisać książki z nią. Żeby ona po prostu zaczęła pisać. Ćwicz umiejętności byśmy najpierw musieli zrobić. Czas zakończenia, że. Aha, okej. No nie żegnaj go. No. Tobie dalej zabawa, nie? Ty idziesz się bawić? Tak, idziesz się bawić. No ty chociaż wybiłaś ten poziom, nie? Z tym nocniczkiem. A ty, jak skorzystasz. Trzeba jeszcze jedno klocki kupić. Czekajcie, już je kupię. Dobra. Dajcie mi jeszcze jedne te klocuchy. Okej. Żeby on sobie po prostu. Niech to wbija, no. Niech mi to wbije. Będzie naprawdę fajnie, jak już będą dwa takie dzieciaki, będą się razem bawić. 75%. No, myślę, że wbije i się uda to dzisiaj mu zrobić, tę urodzinę. Także ty byś mogła torta ogólnie zrobić, że tak ci powiem. Oj, ale się Simsy ścięły. Beata może teraz rysować nowe obrazy. Okej, super. Chodź tu. Nie gotuj z. Możesz z nią gotować? Ale super, super. Nie, nie będziesz na razie z nikim gotować, tylko ugotujesz ciasto czekoladowe, niech będzie. To weź tutaj to zostaw. O, tobie już pięknie zabawa podrosła. Czekaj, czy ty masz w ogóle biurko? Ty nie masz biurka w pokoju, trzeba to zorganizować jeszcze. I chodź tu, odrabiaj lekcję. Bo też byśmy musieli, chyba potem będzie zadanie dodatkowe, czy coś takiego jest. Ale bardzo się cieszę, że już jesteśmy piątkowymi uczennicami. Także naprawdę się cieszę, bo do szóstki nam zostanie już podejrzewam bardzo mało. Chociaż no zobaczymy, bo nie pamiętam już, jak to było, dawno grałam w Simsy. Dobra, także ty sobie rób na spokojnie. O, spaghetti i ciasto czekoladowe. Bardzo fajnie. Pokaż ty mi tutaj. 84, dobra. A ty jakbyś upiekła już ten tort, to bardzo bym chciała, żebyś oczywiście zadzwoniła po nianie. O, także tak. Nasz ogródek jak wygląda. O, zobaczcie, już tutaj ładnie wyrosło. Myślę, że przez noc to sobie jeszcze wyrośnie.
Okej. Tu bym prosiła, żebyś jeszcze to wytarła, bo przecież no nie będziemy w takim bałaganie żyć. Dobra, ona niech sobie robi na spokojnie te lekcje. Stop. I teraz tak. Aha, bo to musi być chyba na blacie, nie? Z tego co ja dobrze pamiętam, albo to źle było ustawione. Tak, dodaj świeczki urodzinowe. Żeby nikt nam tego nie zjadł przez przypadek. Dobrze. I tutaj noszą. Dzidzią by się trzeba było zająć, ale chodź sobie skorzystaj z nocniczka. On cię wykąpie i położy cię do spania. No to by ci tak słabo troszkę szło, ale masz bite, więc nie jest jak najgorzej. 94, no. Jeszcze trochę i będzie już okej. Czekajcie. No, uwaga i energia, ale to zaraz nadrobimy. Jeszcze łóżko trzeba będzie kupić i będzie tyle z tego. Tylko nie wiem, gdzie ja mu zrobię sypialnię. Może na dole mu zbuduję jakoś już. No, zobaczymy, jak to będzie. O, odrobiła pracę. O, ale się uderzyłam. Odrobiłam pracę domową. Bardzo fajnie. Czy ty możesz jakieś dodatkowe zaliczenie mieć z tego? O, uzyskać dodatkowe zaliczenie. No to proszę cię bardzo, rób. Rób, póki masz tutaj wszystko w miarę ok i zaraz się tobą zajmiemy i będziesz mogła pójść spać. A czekaj, co ty robisz? Zdrzemnij się? Nie, coś ty. Chodź tu sobie skorzystaj i idź malować obraz. Jeszcze nie pora na spanie, zaraz pójdziesz spać, dopiero jest 18. Pokaż mi, czy ty już skorzystałaś? Tak, nie jeszcze. Dobrze, ale jak to ogarniesz, to chciałabym, żebyś poszła się wykąpać. Kąpiel, żubr, niech cię żubr umyje. Pokaż się tu. Jej, udało się. Super. Dobra, to w takim razie. Gdzie jest ten tort? Tu. Pomoc ze świeczkami, mama. Chodź tu, mamita. Także zdmuchniemy sobie świeczki i będzie git. Dobra, ty dopiero zaczęłaś, jeszcze w połowie nie jesteś, ale mam nadzieję, że za bardzo się tym nie zmęczysz. No, idziecie? Idziecie czy nie? Ona gdzie w ogóle idzie? Ty masz iść mi się kąpać, więc idź, bo energia ci tak spada, głód też. Oj, nie jest ciekawie, wam powiem. Ale mleko. Rano zjesz śniadanie. Dobra. No. O, gdzie ty go postawiłaś? Pierwsze urodziny. Jej. Dobra. Zamykam oczy. Okej. Wybierzmy sobie. Zamykam również oczy. O, tu cyk. Dobra. O Jezu, tu będzie. O matko, ale tu są cechy. Dobra. Pyk. Żarłok. Okej. Niech będzie. Teraz tak, bo ty musisz lekcję odrobić. Panie. Nie ma chłopsiup. Zjedz tu tort. I lekcje. Ten tablet ci już do szczęścia nie jest, mój drogi, potrzebny. Ty gdzie ty jesteś? Aha, on cię jeszcze kąpie, tak? Dobra. Ty, moja droga, ty sobie tu jesteś, dobrze. Ty tutaj ładnie ogarniasz? Nie no, cieszę się. Przebierzemy go też chyba trochę. Ale ona też zaraz będzie nastolatką. I już w ogóle będzie ekstra. Także pierwszą simkę oddamy zaraz do innego domu. Aż dziwnie tak będzie, wiecie, się pożegnać. Dobra. Nie wiem, czy zdążysz namalować ten obraz, czy nie. Dobra, wykąp się, wykąp. I tutaj cię bym zapraszała
Bajka na dobranoc. Żubr. A ty wiesz co? Chodź, może ogarniesz dom, bo przecież co tutaj się dzieje? Wypoleruj. Wypoleruj. Wytrzyj. Tu nie jest nic brudne. Nie. Tu śmietków nie ma. Dobra. Ona się ogarnęła. Bardzo dobrze. Wiesz co? To w takim bądź razie... Albo wiesz co? Tu masz tego torcika. To sobie weź kawałek. I zaraz ci tutaj wbijemy. Towarzystwo, zabawa, higiena, energia i wszystko. Chociaż towarzystwo nie wiem, czy uda nam się wbić. Dobra. Idź to wyrzuć. Czy ty już idziesz spać? Tak, on już ci czyta bajkę, więc jest super. Dobra. Ty zaraz tutaj wyniesiesz te śmieci. I jakbyś wyniosła śmieci... O, to widzę, że musisz tutaj iść to naprawić jeszcze. No dobra, to idź jeszcze to napraw. Zjadłaś? Dobra. Zjadłaś, to w takim razie chodź na dół. Skorzystaj z toalety, weź prysznic. No nie najadłaś się do końca, to może zjedz coś na szybko, kanapkę. Zabawa. No i to towarzystwo, nie? Nam tutaj spadło. Jest już 20. Dobra, idź spać. Chociaż zabawy by było fajnie wbić. Dobra, to jutro i zrobimy taki inny, luźniejszy dzień w szkole najwyżej, o ile nie zapomnę. Bo zaraz tak będziemy kończyć odcinek. Dobra, ty sobie śpisz, więc śpi. Jejku, z twoją energią jest naprawdę kiepsko. Ty wiem, że też jesteś wykończona, no ale jakoś musisz sobie poradzić. Dobra, ty masz już tu ogarnięte wszystko. Tego torcika schowamy. No i jeszcze musisz tutaj iść naprawić toaletę i będzie już z ciebie ok. Aha, bo my mamy jeszcze pięterko. Tylko nie wiem, czy nam się przyda. Świetnie ci poszło z pracą domową. Świetnie. Tylko nie wiem, co ja do góry zrobię. Tak sobie teraz myślę. Bo... Aha, dobra. Nie, nieważne. Zapomniałam, jaką miałam wizję przecież. Dobra, praca domowa odrobiona. Fajnie, tylko czekajcie, teraz tak. Ty, moja droga, sama byś się musiała ogarnąć, więc skorzystaj. Prysznic. Weź resztki i do spania. A ty? No, ty też w sumie. No, zjedz coś na szybko. Dobra, też zjedz sobie tego chlebka. Bo ty nie możesz zrobić nic z tym, nie? A czekaj. No nie masz dodatkowego zaliczenia, a ty masz ocenę czwórkową. Czwórkę masz, dobra. Dobra, zjedz sobie to. I jak ty to zjesz, to czy my tutaj damy radę? Tak. To idź w takim razie, skorzystaj. Prysznic. No i ty nie masz łóżka, ale już łóżko ci... zrobię poza odcinkiem, bo trzeba by było jakiś pokój ogarnąć, także dobrze, przyspieszymy sobie czas, delikatnie, ale ty byś mogła się ubrać, wiesz? No, ty też już jesteś wykończona, ale jeszcze sobie zjedz i też już pójdziesz spać. No, ty z tobą też już jest kiepsko. Dobra, to sobie to odpuść i idź sobie tu zdrzemnij się. Dobra, a wy? Ty kończysz jedzenie. Ty też. Towarzystwo wam spada. Zabawa również, ale jutro jakoś to nadrobicie w szkole. Dobrze. Wy śpicie. Ty śpisz. No, a ty jeszcze kończysz to jedzenie? Kończysz to jedzonko? Bo ty chyba, że jesteś tak zmęczona, że ty nie wiesz, jak łyżką można brać. Chyba jej smakuje. No właśnie, byś mógł się wziąć tutaj trochę za te za sprzątanie. No dobrze. Także co, wszyscy śpią. Zaraz mu zrobię ten pokój, przebiorę go.
czy coś jeszcze zrobię, nie wiem. Ale co, my widzimy się już w kolejnym odcinku za tydzień, także trzymajcie się, no i cześć.